Dzisiejszych obradach. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie trzecim. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnej miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu. Jeszcze raz przypomnę, że jest pozytywna opinia Komisji Finansów i też są dwie autopoprawki. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Przedstawiłem autopoprawkę do projektu uchwały dotycząca tych wszystkich kwestii, które Państwo zgłaszali. I taka autopoprawka została wprowadzona do projektu uchwał o emisji obligacji. Cieszę się, bo wczoraj z dwóch panów radnych, pan Krzysztof Kawalski, pan Maciej Nowak, odbyli spotkanie. Odpowiadaliśmy ze skarbnikiem na wszystkie kwestie. Jeśli jakieś dzisiaj jeszcze się pojawią, to bardzo proszę o pytania. Będziemy ze skarbnikiem odpowiadali na te kwestie notujące, ale tak jak mówiłem wcześniej i widzicie Państwo w tych materiałach, te sugestie, które Państwo wnieśli, zostały uwzględnione w całości w autopoprawce, także ewentualnie czekamy na pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Araszkiewicz Tomasz. Za. Głos za. Cabaj Janusz. Wstrzymuje się. Głos wstrzymujący. Chaberski Krzysztof. Za. Głos za. Chojecki Robert. Nieobecny. Chwedoruk Grzegorz. Wstrzymuje się. Głos wstrzymujący. Drabio Maciej. Za. Głos za. Dobijański Mariusz. Za. Głos za. Gryczka Robert. Głos wstrzymujący. Głos wstrzymujący. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Karaś Piotr. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Nieobecny. Niedziółka Hendyk. Wstrzymujący. Głos wstrzymujący. Maciej Nowak. Nieobecny. Orzełowska Iwona. Nieobecna. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Puzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Wstrzymuje się. Głos wstrzymujący. Sochacka Anna. Nieobecna. Skup Hanna. Nieobecna. Sosnowska Marta. Wstrzymuje się. Głos wstrzymujący. Zarządzam zakończenie głosowania. Raport z przeprowadzenia głosowania. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Jak było to przedstawione w projekcie uchwały, gros zadań dotyczących jednostek oświatowych, więc bierzemy się za pracę i aby wakacje w tych akurat jednostkach skończyć wszystko z powodzeniem. Tym bardziej, że jak Państwo tam mieli informację, wiele środków pochodzi z dofinansowania, więc będziemy mogli wykorzystać te środki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.